Witaj na moim kanale. Nazywam się Siatra. Dzisiaj będę rozmawiać i z Błażem. Z Błażejem. Błażejem. Dokładnie, Dokładnie tak. <grym> Właśnie miałam Cię zapytać tego wcześniej, hmm? że jak mam powiedzieć że Błażejem cię Błażem. Czyli jednak z Błażejem. Z Błażejem, dokładnie. Witam wszystkich, witam wszystkich tutaj gości. E, fajnie, że tutaj zostałem zaproszony do, do szakry, na taki wywiad. No powiem Ci, że chyba jestem najmłodszą osobą na razie, co? Na razie. No, więc bardzo jestem zdolony, bardzo mi miło, że mnie tu zaprosiłaś. Będziemy sobie rozmawiać. Z tego, co mówiłeś, fajne tematy będziemy poruszać. Bardzo trudne, po powiedziała, że bardzo trudne. Nie wiem, czy damy radę, ale chyba sobie poradzimy. No. Pewnie się damy radę. No pewnie, że damy radę. I dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia. Hmm. I jak się dzisiaj czujesz? Super. Powiem Ci, że dobrze się czuję. Mimo, że pogoda no niezbyt sprzyja. Mm -hmm. Ale ja czuję się bardzo dobrze. No, co prawda długo nie spałem, bo przeżywałem, wiesz, przeży, wiecie, przeżywałem ten wywiad z tą Kurde, idę do szakry, muszę jakoś, wiesz, dobrze wyglądać, coś ten. No i tak widzisz, nie mogłem spać trochę, no. Ale tak to bardzo w porządku. Najadłem się, więc... <noise> Bardzo dobrze. No, mam siłę, mam siłę, no. To jest super. Świetnie. To może najpierw opowiesz nam hmm. o sobie trochę? O, dobre pytanie, no. no. ja mam na imię Błażej. Mam 19 lat. No i dopiero co jakby no można powiedzieć też skończyłem egzamin na prawo jazdy, mam samochód i teraz będę ogólnie no troszeczkę uczył się jazdy samochodem, no gratulacje! No, dziękuję! No. Super! <noise> nie no, żadne. żadne. Nie, no, ja już jestem stary, stary, stary chłop. Nie mam oczywiście 19 lat. Ale tylko kupiłeś już, no. samochód, czy nie? No, kupiłem! No, no właśnie, no to, to na, za to Cię gratuluję. Aha, że dziękuję już Ci bardzo. Fajnie. Przyjedziemy się zobaczyć. Siądzisz, przyjedziemy, no fureczka powiem Ci, że idzie, no jak marzenie, no jak ten, jak. Dobra, a tak na poważnie, no co? Powiem Wam tak, no. Co mam ogóle, mogę Wam o sobie powiedzieć? No, już prawie no, jestem troszeczkę starszy niż 19, tak jak mówiłem. Interesuję się książkami, lubię czytać różne książki. takie rozwoju osobisty, można powiedzieć. No, i też dlatego tu też jestem, no. Bo inaczej to byśmy się tu nie spotkali. Bo ja, bym nie był, tak powiem, no. Nie umiałbym z Tobą też rozmawiać, prawda? Bo nie umiałbym do Ciebie, wiesz, bym się wstydził. A także niby te, przeczytałem tyle tych książek, jakieś tam na szkoleniach byłem. No, i tak ogólnie, no, można powiedzieć, rozwijam się, staram się przynajmniej rozwijać, poznawać siebie. I co więcej? No pracuje. No i fajnie, że tutaj się spotkaliśmy no jeszcze raz. No. Tak. Super. Się no. Fajnie, cieszę. fajnie. To już idziemy do pytania. Już do pytania? O nie, to jeszcze chciałem coś sobie pogadać. No. no dawaj. To czym jest dla ciebie życie? Oj, czym jest dla mnie życie? No to też dobre pytanie. Bardzo tak jak rozmawialiśmy, bardzo. No, trudne, no od razu widzę, że lecisz z grubej rury no, z tymi pytaniami. No. No dobra. Czym jest dla mnie życie? Wiesz co, no powiem Ci tak. Ee, życie, które jakby no teraz można powiedzieć jakby doświadczam i... Nie wiem, zostało mi sprezentowane, nie wiem przez kogo, czy przez rodziców, czy przez... jakąś. Zależy kto co, w co wierzy. Można powiedzieć, czy przez Boga, czy przez kogokolwiek. Ee, że ja tu też jestem. To myślę, że to jest fajna przygoda. Fajna, doskonała przygoda, którą jakby no możemy, jak i Ty, czy ja, Przeżywamy sobie razem, ty, że tak powiem, w innym ciele, ja też w innym, w innym duchu, w innej, można powiedzieć, świadomości, ale jakby, no, jesteśmy razem i sobie, jakby, można powiedzieć, doświadczamy fantastycznej, fantastycznej przygody, jakim, jaką jest życie. Yy, no, powiem ci tak, no, moim zdaniem powinniśmy być wdzięczni, no, że tu jesteśmy. Z tego względu i też, że tak powiem, bo zobacz, no, mamy co jeść, mamy co pić, prawda? Więc, no, te życie, można powiedzieć, że, no, jak. W... Można powiedzieć, że jest fantastyczną przygodą, fantastycznym doświadczeniem. Zobacz, mamy gdzie mieszkać, jest światło, jest kamera, jest, jest szakra. No. Co mi więcej potrzeba. No. Więc moim zdaniem to jest fajna przygoda, którą tu zeszliśmy. Nie wiem, czy to ja tym jestem tu, czy ja sam chciałem, czy ktoś chciał. To jakby to już poruszam takie tematy, bardzo byśmy musieli, bardzo duchowe, takie. Każdy ma inną też wersję, każdy ma inny też przede wszystkim program wgrany. Wiesz, jakby w głowie, tak? Jakbym się urodził, nie wiem, gdzieś w Chinach, czy w Meksyku, bym był zupełnie innym pewnie człowiekiem, inaczej bym wyglądał. W tym sensie, tak? Wiesz, mhm. Inny by miał przyzwyczajenia, co innego bym miał, w tym sensie jakby to rozpatruję, więc jakby no... Gdzie się znajdujemy, to tam jest y, taką fajną przygodę możemy przeżyć, na, y, która się nazywa, no, życie. Fajnie też powiedziała, mhm. że to jest doskonała przygoda. Mhm. Tak mi się wydaje, wiesz, A tak A nie, to że niedoskonała? Hmm. Więc to no dla niektórych nie jest doskonała, bo hmm. e, patrząc na niektórych, wiesz, niektórzy ludzie mają takie problemy, masę problemów, nie wiem, no takie już skrajne przykłady, tak, zawsze podawane, jakieś tam w Afryce, tak, nie mają wody, no to dla nich to jest, no, katorga, można powiedzieć, tak? Że... że ktoś nie ma wody, że ktoś nie ma jedzenia, więc to ja nie wiem, czy oni to, czy to jako jest czy oni to rozpatrują w ogóle w takim sensie, że to jest przygoda? No dla nich to jest no, cierpienie w takim sensie ja to postrzegam. Ale no ja, że tak powiem, no, miałem to szczęście przede wszystkim, to nie wiem, czy to ode mnie zależało tak, jak ja jeszcze raz mówię, że urodziłem się tutaj, tak? Nie wiem, w Europie, w Polsce, więc no, można powiedzieć, że no, niczego mi nie brakuje. Mam jedzenie, tak jak jeszcze raz mówię. Więc no, ale tak mówię, dla niektórych to nie jest. Dla niektórych to nie jest przygoda, tylko to jest katorga. Katorga, wiesz, oni się męczą, oni wiesz, chcą wręcz skończyć jakby z tym i ze sobą, można by powiedzieć, tak? Jest masa takich ludzi. Ale to nie trzeba dużo szukać, powiem ci. No, nie musisz jechać do Afryki. No, zobacz, co się, nie wiem, dzieje w, w, bliżej. No, zobacz, mają ludzie pieniądze, tak? Samochody, dwa, trzy, wspaniały dom, żonę, dzieci, wiesz szkoły specjalne, nasze znaczy specjalne szkoły takie, że tak powiem wiesz w sensie specjalne, tak językowe, po prostu stać na wszystko, nie? No ci ludzie też mają masę problemów i wiesz i nie rozpatrują tego jako wiesz jako, jako przygodę, jako jakoś wiesz doświadczenie, tylko też jako no nie wiem może nie katorgę, ale wiesz taką męczarnię też z jednej strony bym powiedział, nie? A niby, że mają wszystko, mają dom, jedzenie, pieniędzy, wiesz podostatek i wiesz i, ale mają też dużo problemów, Wiesz i po prostu no nie rozpatrują tego w takich kategoriach. Wiesz, mają depresję i ludzi ma depresję w tym sensie rozumiem, wiesz, mają dużo problemów też. Czyli hmm. każdy ma problem. Hmm. Nieważnie czy ty jesteś zwykłym człowiekiem, czy albo jesteś wpływowym politykiem, hmm. czy albo jesteś jakimś bogatym milionerem, czy miliarderem, hmm. czy czy po prostu profesorom, czy co, to nieważne, tak. każdy hmm? ma swój jakiś problem. Tak, tak, tak bym powiedział, problem, brak czegoś, w takim sensie, no tak już porównuję, zobacz, temu dzieciakowi w Afryce brakuje tylko wody i jedzenia do, jakby do, można powiedzieć, do zabawy, do szczęścia, a takiemu, nie wiem, milionerowi, czy komuś tam, wiesz, kto jest na szczycie, na szczycie że tak powiem, brakuje mu na przykład, on chce jeszcze, wiesz, no 5 miliardów by sobie, wiesz że nie ma, nie? Na przykład on by jeszcze chciał mieć więcej tych 5 miliardów, nie? I to jest jego problem. Mhm. Wiesz, on tam nie patrzy, że on ma jedzenie, tam, wiesz, dwa domy, tam, samochodów, wiesz, go stać na wszystko, tylko on jeszcze, wiesz, on jeszcze, on jeszcze, musi piątkę dorobić, bo, no bo jest źle on, wiesz, on się trzęsie, on pali, wiesz, on jest niezadowolony, wiesz, stresuje się i to jest jakby jego problem, nie? On tak. musi mieć więcej i więcej. Tak, on ma po prostu też inne oprogramowanie wgrane, tak jak mówię, w głowie, no, niż te to dziecko czy te ludzie w Afryce, on ma po prostu inne problemy też inaczej się wychował i inne problemy ma wtłoczone. Tak mówię, on ma problemy nie wiem, finansowe, pieniężne bardziej, czy na przykład dziecko ma chore, to też zmienia postać rzecz zupełnie. A takie, wiesz, ktoś w Afryce też ma inne problemy, więc on zależy gdzie się, że tak powiem, dzieci rzucą na tą mapę, no to masz, że tak powiem, inne problemy w tym sensie. Wiesz, czy jak mówię Chiny, Meksyk, Afryka, no to już ta marka Antarktyda, no już no nieważne, tak? Więc tak to. I też ważne, jaki program Ci przekazują, nie wiem, rodzice, tak? Szkoła i ogólnie ludzie, którzy są tobie bliscy. I to od tego też programu twojego, jaki masz wgrany w głowie, no w dzieciństwie przede wszystkim to się wgrywa ten program od dzieciństwa. No, zależy jak tobie to tam dalej chyba radzisz. Te, tak, to, tak to rozumiem, wiesz? Czyli da się ten program zmienić? No pewnie. No pewnie, że się da, no tylko to, wiesz, zależy też jak to, z tego, wiesz, jak ktoś tam bardzo się tak nawarstwi, nawarstwi, że ktoś ma, wiesz, masę problemów, no to on, wiesz, on nie ma czasu wziąć książki, coś tam przeczytać, czy posłuchać kogoś tam 5 minut, no bo on ma już, wiesz, on ma tyle myśli w głowie, że, wiesz, on już nie jest w stanie się skupić po prostu, wiesz, o co chodzi, nie? No, w tym sensie, dopiero może jak jakaś osoba bliska mu coś, wiesz, podsunie, on będzie chciał. Ale to na przykład, jak on nie jest gotowy tak, na jakieś tam, że tak powiem, tak powiedziałaś, na to rozwiązywanie tych swoich problemów, no to chyba jakby tego nie dostanie. W tym sensie. No, mhm. to rozumiem, nie? To rozumiem. Ale masę problemów ludzie sami sobie, moim zdaniem, stwarzają. Sami sobie jakby są, można powiedzieć, winni. Mhm. No, tak to tak to postrzegam. Wiesz, no tak to postrzegam w tym czasie, no zależy, może za 10 lat moje postrzeganie będzie zupełnie inne. Mhm. Aż za rok. No, nawet za rok, nie mówię tak, mówisz, nie za 10, tylko za, za rok. Zupełnie, mhm. wiesz, ja tu przyjdę do ciebie, szakra, szakra powiesz, wbijaj tutaj do mnie, Błaże, i za jakiś wywiad nagram, a ja powiem, nie, szakra, nie, nie, chcę mi się, wiesz, nie mam czasu. No. Nudzisz mnie przede wszystkim, denerwujesz mnie. Nie o... mam ochoty! No dokładnie, nie mam ochoty, wiesz, i albo, albo na przykład wiesz, usiądziemy i będziemy zupełnie inaczej rozmawiać, będę zadać mi te same pytania, co mhm. na przykład, nie wiem, za rok czy za 10 lat, i ja będę zupełnie inaczej na to odpowiadał. Też tak może być, mhm. więc wiesz o co chodzi. Pewnie. No. No, Bo się rozwijamy, zmieniamy hmm? a, nawet codziennie prawie. Tak, to prawda. No, to Z dnia prawda. na dzień na hmm? nie? Tak. Z miesiąca na miesiąc? Tak, na oczywiście. Na no, no, no. Dokładnie, dokładnie, masz rację, no. Mhm. Tak. To kim jesteś błażej? Kim ja jestem? Mhm. Ojej, to, to, kim ja jestem? No można powiedzieć, że jestem człowiekiem, tak jak widać. Ktoś mi nazwał błażej. rodzice, tak? Nazywali mi Błażej, ale wiesz, mam tam, tak jak mówię już piąty raz, ja mam jakiś tam program wgrany w głowie e, odnośnie, nie wiem, wszystkiego, jakichś tam pieniędzy, sukcesów, nie wiem, miłości, co tam, cokolwiek, sportu, przede wszystkim, wiesz, wszystkiego, podejścia do innych ludzi, mam jakiś tam wgrany, że tak powiem, software. O, to się ładnie chyba mówi soft, software. Tak z angielskiego trochę, wiesz, zalecenie, nie? E, mam jakiś tam, tak jak mówię, coś, wiesz, coś mi przekazali z dzieciństwa, czy to szkoła, czy rodzice. E, ale, z, ale zobacz, ale jest taki przykład, na przykład zobacz, e, niby tu jest Błażej, tak, on się chce dobrze odżywiać, chce tutaj ten brzuszek rzucić, zobacz co tu jest, no. no szakra jest mówi, okay. że nie mam brzucha, tak, ale o widzisz, okej, okay, no ściemnia, to jest no, no widzisz, to się ściemnia, nie, zobacz, nie mówię tak, sobie, no, no nie będę jadł tych czekoladki, nie będę ja tych ciastek, tak, nie będę ja tego, no ale zobacz, no widzisz, to jest cukier, bo to jest wszystko złe, a no, zobacz, idę do sklepu, no i wiesz, no i niby tam i pierwsze co, idę do czekoladek, no i dlaczego tak jest? Widzisz, czyli coś innego jest, to tak samo widzisz palaczem jest. Wiesz, on nie chce palić z alkoholikiem, że on nie chce pić, tak? Bo on wie, że on ma rodzinę, on to są pieniądze, on chce iść do rodziny do żony, ale on nie może, bo on już wiesz, w nim coś jest jeszcze takiego, że, że po prostu on jest, wiesz, już alkoholikiem i coś mu mówi, że on musi no wypić. Coś, coś w nim takiego widzisz, tak powiem, taki jadło ciastek na przykład. Ten przykład, że no ja sobie lubię zjeść ciastko, tak? I a ja wiem, że to jest szkodliwe. Ja wiem, że tego powinienem mieć. Powinien sobie raz na tydzień zjeść jakiegoś batona. To wszystko. To jest, to mi się wydaje, że nic by się nie, nie zaszkodziło, ale na przykład widzisz, ale ja idę do, do sklepu, no i so sobie sobie chcę kupić ciastko. No. I coś jest we mnie, ale wiem, że to jest szkodliwe, więc coś jeszcze jakby jest, można powiedzieć we mnie, yy, które jakby przejmuje kontrolę. Na przykład jak jestem widzisz w sklepie, czy tak jak, alkohol, jak alkoholik jest w alkoholowym sklepie, no to coś on widzi alkoholowy i wiesz, już i on wiesz, on pięć minut dopiero co mówił, że wiesz, że on nie będzie pił, no to jest szkodliwe. Bo on teraz idzie do żony, do dzieci, a widzisz, widzi alkohol i on od razu już, no już go, wiesz, coś się w nim pojawia, zapala, że on musi to kupić. Tak samo, nie wiem, z ciastkami, z narkotykami, to już nie mówię, czy to, nie wiem, z czymkolwiek, to od czego możemy się, wiesz, jakby m, uzależnić, tak, to już mówię o takich skrajnych uzależnieniach, bym powiedział. Więc ja tak, więc jeszcze jest coś takiego widzisz, no że no że są dwie osoby znajome we mnie, tak, jak już rozpatrujemy, jest taki Błażej, o tutaj no bardzo przystojny, tak jakby tu nie patrzeć, który mówi, wiesz, no zdrowo, tak, zdrowo, tutaj ubierz się ładnie, bo nie jest tych ciastek, nie pij tamtego, no ale zobacz, ja idę, ja idę do sklepu, no i coś jest we mnie, nie wiem, takiego, że ja no kupuję sobie tą kolę, nie? No kupuję sobie wiesz, i wiesz, i jest fajnie i wypiję na przykład tą kolę, czy ciastko i wiesz, i już czuję się słabo, nie, bo wypiłem, a miałem, wiesz, godzinę temu nie pić, bo to jest cukier, bo to jest tamto i wiesz, i... ale jak to piłem, no to czułem się bardzo dobrze, nie, widzisz, no, no i to taka jest taka zagłoska, więc no, więc co najmniej są jakby, no nie wiem, dwie osoby we mnie, no, to jest tak, tak mówią na to, na świadomość, podświadomość, wyższe ja, jak to się, jak to zwał, tak zwał, no. To są różne nazwy. Co książka, co jakiś nauczyciel duchowy, to inaczej to rozpatruje z tego, co ja czytałem. No więc to jest tak to. Więc jakby ta podświadomość, na świadomość jakby rządzi bardziej tobą niż ty, ty tą nadświadomością, tak? Mhm. Tak to rozumiem. Czyli każdy z nas jest też mi programowany, że mhm. te niezdrowe rzeczy są przyjemne i smaczne. No. I dlatego właśnie chcę mi to jeść. Wiemy, że to jest niezdrowe. Ale jemy, bo to jest przyjemnie. Tak, tak, przyjemność. No, 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 tak, że to jest jakby daje nam jakąś krótkotrwałą przyjemność. Hmm? Co, a co jeszcze miałem mówić? Czekaj, ty, jak coś to szakra, ty mnie tu stopuj, bo jak ja się rozgadam, to wiesz, to, to może być za długo trochę, no. <grym> Musisz mnie Spokojnie, tu stopować. mamy czas. E, tak jak zobacz, o, na przykładzie, widzisz, teraz, teraz sobie e, Te drugie pytanie, przyjrzyj mi jeszcze raz, sobie, co ten... Kim jesteś? Zobacz, na przykład na tym przykładzie co na pewno oglądałaś film Matrix, oglądałaś, prawda? Pewnie. To no, pewnie. był no, ostatni jak... odcinek no. z martwych scen. A ty nie, to nie oglądałam. Nie. Oglądałaś już? Tak. Fajny czy nie? Spoko. Spoko. Ciekawy też bardzo. Ciekawy. Jedynka najlepsza. Ja jestem w ogóle fanem Jedynki, tak? To jest najlepszy mój film. E, jakby no najlepszy, tak jak mówię jeszcze raz. I, e, ale wrócę, zobacz, zobacz, jak Neo idzie do, jak Neo idzie do wyroczni. Pa, pierwszy raz widziałeś? Bo no, na pewno pamiętasz tą scenę, jak on idzie do wyroczni. I tam rozmawiają, wiesz, jak on nie jest pewny, taki zagubiony jest, widzisz? Mm -hmm. Na pewno pamiętasz to, jak on idzie do wyroczni. No więc ja to wiesz, ja już oglądałem 20 razy ten film, to ja już tam scenki, to ja znam już na pamięć te rozmowy, nie? Aha, no <laughs> e, tak, te rozmowy tak. są bardzo ważne. Tak? W rześciach on nie mówią. Tak, tak, mnie. tak. Dokładnie. Jeszcze wrócę właśnie do, tej, do, tego, do tego Matrixa i do tego Neo, właśnie. Zobacz, jak on, zobacz, jak on idzie, jakiś zagubiony i co ta wyrocznie mu mówi, eee, on jest taki napis, pamiętam też w kuchni jest po łacinie, po jakiemuś tam jest napisane i ona mówi, zobacz, poznaj, poznaj siebie. Więc ja teraz się cofnę jeszcze raz do tego, tego pytania, kim, kim jesteś, to zadałeś to pytanie, więc ja eee, też jakby poznaję siebie. To już jakby wspomnieliśmy o tym, każdego dnia się też zmieniamy, tak, z każdego roku. Więc no ja można powiedzieć, że z każdym dniem, nie wiem, z każdym rokiem, e, z każdą decyzją, o teraz na przykład widzisz, ja wyjdę od Ciebie, czy coś tam wyjdę ze studia i już będę innym człowiekiem, zupełnie, wiesz. Będę miał trochę inne postrzeganie nie wiem, na Ciebie, czy na, na kamerę, czy na siebie przede wszystkim, tak. Więc, e, więc jakby no, z każdym dniem, z każdą, można powiedzieć, chwilą, rokiem poznajemy siebie, tak jak, e, tak jak wyrocznie mówi do, e, do Neo. Ona wie, ona, ale zobacz, ona wie, że on jest wybrańcem, od razu ona wie, że on jest wybrańcem, ale ona mu tego nie mówi od razu, zauważyłaś? Bo on nie jest pewny, bo on się waha, bo on się mota, zobacz. Nie jest gotowy. Tak, dokładnie, nie jest gotowy. I ona się go pyta, na co jeszcze, I on się jej pyta nawet, na co, no, to na co jeszcze czekam? Ona mówi tak, coś tam, myje te garki i mówi, no może na następne wcielenie, nie? Ale ona wie, że, że, że on już jest teraz gotowy. Tylko, że wiesz, ona mu tego nie mówi, bo on jest, no nie jest gotowy. On musi dopiero... I ona mu pokazuje ten napis, poznaj siebie. Czyli ona dopiero mu jakby. Musisz poznać siebie, dopiero wierzysz może w siebie, może nie wiem, w to, co ci mówi ten Morfeusz, tak? E, I przyjdziesz jeszcze raz do mnie. Więc widzisz. To jest, to jest bardzo fajna, waż, bardzo ważna scena, moim zdaniem. Jedna z ważniejszych. Tam jest pełno takich scen, tak. których no ja na przykład 10 lat oglądając ten film, to ja nie widziałem. Przeleciałem, no fajnie, strzelają się, coś tam biją, tak? Tak, nie tak dokładnie. O no mm -hmm. więc przeleciałem ten film, i dopiero jakoś, nie wiem, ostatnio, może z dwa lata temu, z trzy. Ja nie, dwa lata. Ostatnie parę no? oglądam wszystkie odcinki. No. Jedynka bez best. best. Mówić, jedynka to ja włączasz mi, ja oglądam, ja już nie wychodzę tutaj stąd. No. no, no, ale zobacz, tak jak jeszcze raz wrócę, tak jak mówię, poznajemy siebie, no. Tak jak chyba mówi. poznajemy siebie całe życie. Tak, tak, do końca chyba no. nie? Dokładnie, chyba mi się wydaje, że nie poznamy siebie, wiesz, do końca nawet jak będziemy żyli sto 100 lat, to nawet mi się wydaje, że siebie nie poznamy, nie? To nie tak jak widzisz, no, ten Neo się, Neo się szybko poznał, tak? Miał też ludzi do, obok siebie też dobrych. O. Tak, ale też pewnie przeżył e, tyle wcieleń wcześniej, A, żeby hmm? dojść do tego, w tym wcieleniu na tak, przykład. Tak, tak. tak, e, tak. Był, przygoto, e, był przygotowany, był gotowy, żeby hmm? realizować te. Tak, dokładnie, po prostu był gotowy, ale on nie wierzył, widzisz, on był go. Tak jak mówię jeszcze raz, że wyrocznie wiedziała, że on jest wybrańcem, ale on w siebie jakby nie wierzył, nie? A I zobacz, i ona mówi, że jeszcze nie jest, nie jest nie. ona mówi, że nie jesteś wybrańcem. I zobacz, jak on zrzuca z niego taką presję, zauważasz, że on tak się rozluźnia po prostu, wiesz? Tak się rozluźnia, i ona sama mówi, wyjdziesz stąd, weź ciasteczko, będzie ci lepiej, nie? I ten, i tak rzuca z niego tą presję tego wybrańca, nie? Fajna czyli... scena, najlepsza, no? jedna z najlepszych. Tak, piękny film. E, czyli to jest właśnie taka doskonała podróż, mhm. e, nasze życie, że my poznajemy siebie, odkryjemy siebie od nowa może nie, całe hmm? życie tak. codziennie. Tak. tak, 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 no to prawda, to prawda. fajna przygoda, nie? Znaczy, super. To według ciebie, po co mi ludzie tutaj przychodzi mi na tej rzemie? O, widzisz, on to się łączy z tym, z tym drugim, znaczy z tym, co z tym drugim pytaniem, co już jakby powiedziałem, no żeby właśnie tak mówią, odkrywać siebie, poznawać, doświadczać, poznawać innych ludzi. Patrzeć, wiesz, może nie porównywać, ale patrz co on tam, wiesz, co on tam robi. Też jakby w tym sensie mówię, to takim, wiesz, że porównywać się. Można to powiedzieć, nazwać porównywać się, zobaczyć, co on robi takiego, wiesz, on ten nie ma problemów, ten ma, a co ja takiego robię? Wszyscy jestem praktycznie takim samym człowiekiem, tak? Urodziłem się też w Polsce, czy tam gdzieś, i też jakby porównywać się. I Czeka, jeszcze raz mi przypomni to pytanie. Po co mnie tu tutaj przychodzi? Dobra, no to tak, tak jak już mówię, no, też dla przygody i dla odkrywania siebie i innych, może komuś trzeba znaczy pomóc. Może komuś na przykład widzisz ja. Może widzisz, teraz tak jak tu sobie rozmawiamy, może ktoś, może komuś tego jakby było trzeba takiej rozmowy, ciebie, mnie, e, może ktoś komuś, tak jak się rozmawiamy, komuś to zainspiruje, pomoże w jakimś sensie, choć trochę. Może to wejść do jakiejś książki, go może do Matrixa, o sobie jeszcze raz, wiesz, jakiś spojrzy na to z innej strony przede wszystkim. Mhm. Więc jakby, no też moim zdaniem, pomagać innym ludziom w miarę ile się da, ile się da i czy na, są na to też gotowi, no bo to wiesz, jakby no, na siłę nie można nikomu, wiesz, no jakby, no, też pomagać, nie? Na przykład ktoś by mi przed. Tak jak widzisz, ja na przykład ja dwa lata temu, jakbyśmy się poznali, no to przede wszystkim, no, byśmy się nie poznali, no bo ja bym, wiesz, ja bym, ja bym jeszcze nie był wiesz, tutaj gotowy, ja bym z tobą nie umiał rozmawiać, ja bym teraz wiesz, tutaj byś mnie zaprosiła, co? Jakiś wywiad, co ty w ogóle mówisz, dziewczyno, Wiesz, ja bym tu nie przyszedł, byśmy sobie nie, nie tak wiesz, nie rozmawiali. A że ja bym już gotowy na, nie wiem, na Ciebie, tak, i na innych rzeczy, na, na cokolwiek, co mnie spotyka jakby w życiu, złego czy dobrego, to, to, to też nie ma znaczenia. Po prostu jakby można powiedzieć, jestem gotowy, i też jakby, no. E, te pytanie łączy się z tym drugim, więc taka jest moja odpowiedź. Czyli wierzysz, że istnieje właściwie czas? Tak. Tak, uważam, że istnieje coś takiego, że jak nie jesteśmy na coś gotowi, no to to nie przyjdzie i tak uważam. A może to jest błędne myślenie, kto wie? Mhm. Może, może ja się mylę, to wiesz to ja nie mówię, że to jest jakaś prawda objawiona czy coś, ale no tak, tak też uważam, więc wiesz, no tak jak widzisz na twoim przykładzie czy na czy na inny na przykład, wiecie, jakbym nie był gotowy do, nie wiem, do morsowania, czy do, do nagrywania swoich tych filmików, tak? Jakbym nie zrobił, nie zaczął tego wcześniej, no to ja bym tu teraz nie siedział, tak jak rozmawiamy, no bo ja bym się wstydził tej kamery, zobacz, ma. No. Patrzę, ta kamera tak jakoś tak dziwnie na, na mnie zerka, nie? Tu, już, tu siedzi szakra, nie? Fajna laska, nie? To ja bym się tak trochę, no, stresował, nie? Ale że coś zacząłem jakby wcześniej, tak? I już byłem gotowy na, no, żeby tu przyjść ogólnie na, na inne rzeczy, że tak powiem, no. A co, a co przyjść dalej, to nie wiadomo, no to tego nikt nie wie, no. Mm -hmm. Na co jeszcze jestem gotowy, no. no. i to właśnie jest fajna przygoda, no, nie? Nie tak, wiemy, co tak, na tak, nas tak, jeszcze tak, czeka. Ta nie niewiedza jest fajna, tak? Mm -hmm. No bo jak ktoś mi powiedział, o, za rok będziesz tutaj, za rok będziesz tam, no to po co mnie to? No to ja już sobie siądę w fotelu i będę, wiesz, no to już tak by było, nie byłoby takiego czegoś Już nie fajnego. byłoby takie tak, ciekawe. Tak, tak, tak. A może jakiś fajny problem się pojawi, czy coś, wiesz. A może będzie wszystko dobrze, no nie wiadomo, tak? Więc wiesz, no fajna taka przygoda, którą no nie wiemy, nie znamy od początku, tak? Mhm. Nie znamy. Możemy tylko sobie, tak jak mówię, jakieś tam ziarenko zasiać. Tak ja sobie na przykład nie wiem, zasiałem z jakimiś tam filmami, czy z morsowaniem, czy z czymkolwiek, czy nie wiem co tam, czy z, ro nie wiem, z rowerem, samochodem, cokolwiek, czy cokolwiek. Nie? Więc jakby no. Ktoś u ciebie powiedział, pamiętam, że był taki gość u ciebie i ktoś powiedział, że jak mi to przypomnie, że jesteśmy wynikiem przeszłości. Tak, Michał. No. Mi tak, Michał, Michał. Tak, tak, tak. W ogóle tutaj poziom, poziom tych gości, którzy tu siedzieli na tej, na tej, można powiedzieć, na tej kanapie, to jest, no powiem Ci, oszałamiający, no. Więc no ja nie wiem, a w ogóle można u Ciebie tu przeklinać czy nie, no? no Bo ja chciałem nie. tak czasem rzuci, rzucić mięsem jakoś coś na kanach, Nie. Nie można. Ja nie za, za bardzo lubię takie. Wiesz spotyki. co? To już powoli możemy kończyć ten wywiad. Wiesz, bo jak nie można przeklinać, to ja stąd <głos> idę. <głos> nie żartuję, żartuję. Nie, musimy trzymać poziom, bo tu po prostu tacy pan Roman siedział, pan Michał, tak, jeszcze jakieś dwie fajne dziewczyny siedziały. No więc trzeba musimy trzymać poziom. Więc ja właśnie staram, żeby mój kanał miał takie dobre energię mhm. i wiem, że słowa mają moc. Więc dobrze by było właśnie e, używać pięknych, fajnych, cudownych słów. Polskich słów praktycznie. W polskim jest tyle, tyle pięknych słów, tyle jak można tak na wiele sposobów złożyć zdanie, wiesz, tak nawet tak e, ładnie, że tak powiem. Pięknie jest. Pięknie, tak, tak, ładne. można, ale no jakby ja też tego nie wykorzystuję i wiele Trudny, ludzi. Trudne, ale tak, ładne. Tak, tak, no. No, no tak jest. No, no ładne jest trochę skomplikowane, ale wiesz. No ale dobrze, że ty mówisz dobrze po polsku widzę. no. Postaram się. <laughs> to fajnie. To jakie jest Twoje powołanie? Czy tego wiesz i czujesz? Moje powołanie, wiesz co, no, ja sobie coś tam mogę czuć, wiesz, ale czy to jest to na 100%, to powiem Ci, że nie wiem eee, z tym powołaniem. Ja na przykład, widzisz, na przykład dobrze się czuję tutaj, jak jest kam nie wiem, kamera włączona teraz, tak? Jesteś Ty, jest kamera, tak? I wiesz, ja się tutaj dobrze czuję, dobrze się znajduję, jak widzisz, Mówiłem Ci, jak będę się rozgadywał, to musisz mnie stopować. Musisz mi wiesz, bo jak ja się rozgadam, widzę kamerę, to jest wiesz, to jest koniec. Więc ja się do, tutaj dobrze czuję, jak jest kamera, widzisz. Ja się czuję dobrze gdzieś z ludźmi, coś tam ten, coś pogadać, jakieś głupoty, jakiś film nagrać, wiesz. To ja się w tym dobrze czuję, ja od razu jestem wiesz, podniecony. Ale czy to jest moje, moje powołanie, no to powiem Ci, że no nie wiem, co z tego dalej wyjdzie. Ja wiem, że to lubię, wiem, że to mi sprawia przyjemność. I co jeszcze. No i sobie to robię dalej. Zresztą sobie zrobię przerwę. I taka przerwa jest dobra, bo wtedy tak wiesz, nabierasz taki nowy, jakby można powiedzieć, energii. Mhm. E, takie odskocznia, wiesz. Bo jak za dużo tego też nagrywasz, to tak nagrywam tego, to no to się nudzi. Tak jak wszystko, tak? Ale widzę, że jakby no, coś tam nagrywanie, jakby praca z ludźmi, coś gadanie, jakieś gadanie, wiesz, to mi się to jakby no... Nie mam z tym problemów, o tak bym powiedział, wiesz? No. Mhm. O, poczekaj, odbiło mi się trochę. Taki dobry obiad był, że no... To, czy kochasz życie i siebie? No pewnie, no. Dlaczego? I dlaczego? No pewnie, że tak, no zobacz, tak jak już mówiliśmy. No mam wszystko, mam wszystko, co potrzebam, jestem najedzony, tak. Żyję w dobrym, w dobrym kraju. W miarę dobrym, jeśli tak można powiedzieć. W sensie, że mam jedzenie, tak. Mam jakieś tam... nie gdzieś na ulicy. Rozumiesz? Więc no, pff, no co, no zostało tylko, no, tak jak mówić, no kochać to życie, tak, i iść i z innymi ludźmi razem, tak, no, nie z każdym się da, tak jak, roz, rozma, tak jak rozmawialiśmy, bo niektórzy są po prostu niegotowi, jeszcze raz to można powiedzieć, ale może kiedyś będą, a może mnie już nie będzie, wiesz o co chodzi. Eee, dlaczego kochasz to życie i dlaczego, tak? Tak takie jest pytanie. I siebie. A i siebie. No siebie, no kiedyś nie kochałem, znaczy kiedyś nie kochałem. Czy ja kocham siebie, no, no lubię siebie, staram się lubić. Można to powiedzieć, że to jest jakiś narcyzm w jakimś sensie. Tak jak to ludzie można by powiedzieć, postrzegają, ale kiedyś też taki nie byłem. Wiesz, ja się bałem ludzi. Tak jak mówię, ja się bałem coś, wiesz, podejść zagadać, a ja, ja się stresowałem. Ehm, no, widzisz, no byśmy się nie poznali, gdyby to było 5 lat temu jeszcze raz, tak jak mówię, no bo ja mu się... No nie potrzebny, nie potrzebny, byśmy nie, nie zagadał do Ciebie, po prostu byśmy się nie poznali, bo ja bym, ja bałem się ludzi, a teraz wiesz, e, miałem jakieś tam swoje, nie wiem, kompleksy, że mam on, na przykład krzywy nos, widzisz, zobacz jaki jest krzywy, widzisz, ale tu, czekaj, ja Wam mogę zdradzić historię tego nosa, to było tak, słuchaj, to kiedyś biłem się, o dzi byłem mały, no i biłem się o dziewczynę, nie, wiesz, no wyszło dwóch tam z nożem, wiesz, no to ja musiałem ją obronić, o, nie. Proszę. No, no, no i troszeczkę tam wiesz, no i tam zostałem trochę w nos, no ale widzisz, no bohater można powiedzieć, prawda? Odważny. <grym> Odważny, o, o, tego słowa było mi trzeba, no. Więc tak to widzisz, no ale widzisz, dziewczynę uratowałem i tyle, no. No, no widzisz, bohaterski. <grym> no bohaterski chłopak to, widzisz, kiedyś ja bym tak nie powiedział, ja mu się nie mógł siebie chwalić. No bo ja bym, wiesz, od razu tam, że źle się czuję z tym, wiesz, jest mi z tym źle po prostu, jak ja mówię sobie coś, że, mm, no, że dobrze coś zrobiłeś na przykład, tak, albo nie, masz ładną koszulę, tak, czy coś tam, tak, ty mi się powiedziałaś, no, Błażej, bo masz ładną koszulę, tak, wchodzę od razu, szakra mówi, o, jaką ty masz ładną koszulę, no, tak było, prawda? <todgłosy> Tak, tak długo. Więc widzisz, kiedyś ja bym nie był taki, wiesz, że tak powiem, wygadany i bym sobie nie mógł mówić jakiegoś komplementa sam sobie. Ty byś mi powiedział komplementy, a to ja bym się zawstydził, a teraz, no to jakby, no można powiedzieć, się nie wstydzę i nawet, no i nawet chcę więcej tych komplementów, tak? Mhm. Tak to wygląda, tak? Więc no, no nie no, trzeba kochać to życie, no i tyle, no wiesz. Tak jak mówię, no ja miałem to szczęście, jeszcze raz, że urodziłem się w dobrej rodzinie, w miarę dobrym kraju, nie w jakiejś menelskiej, wiesz, pijackiej rodzinie, pewnie tak jak mówię, znowu byśmy, bym tu nieśli, jak jakbym się urodził w jakiejś e, pijackiej rodzinie, czy coś takiego, wiesz, gdzie alkoholist codziennie wiesz na stole, czy coś, więc zupełnie byłoby to inaczej. Więc ja miałem tu szczęście, że spadłem gdzieś tutaj na tą mapę z tymi ludźmi. Jest ten internet, o tak, jest ten internet, można dużo wiedzy z tego skorzystać, zobaczyć. Czy nie jesteś zadowolony? No tak. No pewnie, że tak. Na co ja mam płakać? Na czym mam płakać? No to, że nie mam dwóch baniek euro na koncie, no to po co mi to? Wiesz, no przyda, oczywiście przydałyby się. Jak ktoś tam na przykład chce oddać, czy coś ma za dużo, jakieś tam dwa miliony, czy coś, no to ja chętnie wezmę to. Nie ma problemu z tym. Ale wiesz, ale jakby no nie mam z tym presji, że no nie mam dwóch baniek, czy coś, no to ja teraz muszę, wiesz, szukać, coś zarobić. Muszę coś iść, wiesz, bo tam coś taki zestresowany być, wiesz od razu robić nielegalnych rzeczy, żeby zarabiać pieniądze. Nawet nie mówię o no, nielegalnych, tak? Ale no jest masę masy, masy, No Dużo ludzi idzie tą drogą nielegalnych rzeczy, tak? Ale no jakby no, mi to nie jest potrzebne, tak? I więc... No oczywiście pieniądze są potrzebne, jakby nie patrzeć. Mhm. I niech, wiesz, niech, nikt ci nie mówi, że pieniądze szczęścia nie dają. Oczywiście, że pieniądze dają szczęście. To jest tylko, wiesz, taka ściema, że ci pieniądze szczęścia nie dają. Dają szczęście jak najbardziej. To, że tam Ci w kościele gdzieś mówią, o tutaj nie przejdziesz przez ucho igielne, bo, bo coś tam jesteś za bogaty, no to jest przecież głupota, tak? No przecież to nie będziemy się oszukiwać, więc oczywiście pieniądze są bardzo dobre i trzeba je zarabiać, mieć i... Ale nie wiesz, jakby nie kosztem życia, nie kosztem rodziny, kosztem siebie, zdrowia. Hmm? Właśnie ostatnio słyszałam, no. e, że jakie pieniędzy nie dają ludziom ni nieszczęścia, że ludzie Zarabiali te pieniądze nieuczciwy sposób, jeżeli zarabiali, mhm. to te pieniądze ludziom nie dają szczęście. Mhm, nie dają rozumiem, szczęścia. Rozumiem? A jeżeli ktoś uczciwie zarabiał nawet miliony, miliardy, mhm. no to te pieniądze oczywiście, że nam dają szczęście. No pewnie. Mhm. Oczywiście, że tak. No to nie będziemy tego ukrywać. Ale wiesz, niektórzy ludzie mają po prostu wyłączone, jakby, nie wiem, sumienie, czy jakiś... nie wiem jak to nazwać, że po prostu, czy legalne, czy nielegalne, to to jest dla nich bez różnicy. Niektórzy właśnie lubią czasem takie też nielegalne, bo to jest dla nich, wiesz, zresztą emocji, że ktoś ich złapie, wiesz, adrenaliny mają więcej, wiesz, o co chodzi. Tak to też rozpatruję, nie, w takim sensie, tak sobie chcę to jakby usprawiedliwić z jednej strony, no. Oczywiście, prostujmy, oczywiście ja żadnych nielegalnych pieniędzy nie zarabiam. Wszystko na czysto, wszystko, podateczek jest odpłacony. Szakra, też oczywiście, no. Ja też oczywiście. No oczywiście, wszystko jest na legalu, że tak powiem, no. to jaki sposób kochasz życie i siebie? O, to jest też następstwo tego drugiego, tego poprzedniego pytania, prawda? No też trudne pytanie, nie masz tam jakichś łatwiejszych pytań w tym, tab w tym tableciku? Może co tam, czekaj zaraz, ale poczekaj, może jakieś, że coś bym zjadł, może co robiłem wczoraj, czy coś, nie ma tam takich pytań? Na szczęście nie ma. <laughs> dobra, dobra, jak ja kocham siebie, tak? Jeszcze raz to pytanie. Jaki sposób kochasz A, jak, życie jaki sposób? i siebie? Wiesz co, no na przykład, że tutaj jestem, że tutaj jestem z Tobą, widzisz. To też jest, można powiedzieć, bo jakbym się zamknął w domu, no to jak ja bym kochać życie, tak? Że sobie wyjdę, że sobie, wiesz, jest ładna pogoda, wyjdę sobie na rower, może komuś powiem dzień dobry, może się uśmiechnę do kogoś. Wystarczy te czasem uśmiech, wiesz, że ja sobie tak tutaj usiądę. Wystarczy czasem, wiesz, Uśmiech do kogoś i, i wiesz, i ktoś na przykład zmienia jakby, i, i można mu poprawić też dzień, też tak zauważyłem. Eee, można komuś, co tam, też mówię w takim sensie, że jakby od, y, komuś, tak, w takim sensie, więc można powiedzieć komuś coś miłego, do widzenia, nie, znaczy nie do widzenia, na przykład e, miłego wieczoru, wiesz, cokolwiek, zło życzenia, coś na święta, wiesz, takie, tak z uśmiechem, po prostu taką serdecznością, o, serdeczność, to jest dobre słowo. Wiesz, nie, że tam idziesz, tam gdzieś jesteś na kasie, do, do widzenia, miłego dnia, nie? Tylko po prostu, wiesz, jakoś tak bardziej z serdecznością to wyrazić, nie? W tym sensie. To mi się wydaje, że to troszeczkę bardziej działa, niż takie, wiesz, takie suche rzucenie. Więc też jakby, no można powiedzieć, e, dobrość dla innych ludzi, o w tym sensie, wiesz, dobrość i serdeczność dla innych ludzi e, można jak najbardziej postrzegać jako, jako kochać życie po prostu, wiesz? Tak mi się wydaje. To jakby można powiedzieć, że a jeszcze jest pytanie, jak siebie kocham, tak? W mm -hmm. jaki sposób? No siebie kocham. No mówię sobie na przykład te komplementy, tak? No, no. Mm. <laughs> no widz, no widzisz, no nikt nie chce mówić tych komplementów, no to, no, to samo sobie muszę mówić, tak? No. A tak, tak naprawdę, to wiesz co, myślę, że starają się dbać o siebie o zdrowie, wiesz? O zdrowie, tak? Tak jak mówię, rozmawiamy o żeby właśnie nie być jakimś spasionym, żeby jeść śmieć tych ciastek, nie jeść syfów. Dbać o właśnie o takie swoje własne też ciało, no i też o um umysł przede wszystkim, czyli jakby jakieś rozluźnianie się, pójście sobie na masaż, eee, co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze można, no, wszel wszelakie można, że tak powiem, są możliwości, tak, ale naj najczęściej to, że na przykład taką medytację sobie zrobić w ciszy, czy tak jak ty na przykład robisz przy przymantrze, tak, sobie siedzisz, masz kadzidełko i się tam relaksujesz, no przecież to jest, no, można powiedzieć miód na serce, tak. Mhm. no to, to jest dobrze więc w taki sposób też można to e, tak jakby kochać siebie tak czyli dbać o swój jakby o jak ktoś ładnie powiedział dbać o higienę umysłu i ciała o to jest też dobre prawda mhm. no więc tak. też tak uważam że to że tak można wyrazić tylko e, kochając siebie no bo jak nie kochasz siebie no to tam wiesz chlasz, zapijasz się e, wiesz jakby nie dbasz też o wiesz o zdrowie Mm, oglądasz tam jakieś syfy, nie wiem, w telewizji czy coś, czy w internecie głupoty, tak? W tym sensie, więc to jest jakby, no można powiedzieć, niedbanie, czy niekochanie, to nie wiem, czy to jest, no raczej też nie, no bo jak ktoś, no to nie ogląda jakiś tam głupot, wiesz, Takiś tam nie wiem, wypadków, czy cokolwiek tam w internecie, co, jakikolwiek ma zły wpływ na niego, w sensie, że będzie miał negatywny humor. Ja kiedyś oglądałem, wiesz, wypadki te takie są, że... Jak to się nazywa? No zapomniałem, na YouTubie, że wypadki jakieś tam z całego tygodnia, no, robią taki, wiesz, sklejkę i tam robią, wiesz, takie wypadki, jest takie. No ja to kiedyś oglądałem, bo mówię sobie tak, no obejrzę takie sobie takie wypadki, no i zobacz, no i może kiedyś coś będzie mnie, mnie też jakby... będę mógł przewidzieć jakiś wypadek, w tym sensie, rozumiesz? że ktoś mi wyjedzie, wiesz, czy coś, w tym sensie, że tu będę jechał trochę wolniej, bo, e, bo tu jest ślisko, bo tu jest znak, w tym sensie, wiesz, tak jakby w sensie takim edukacyjnym, ale później mówię, przecież ja mam zły humor po, tym, po tych filmikach, no bo tu jest wypadek, tu coś komuś się stało i ja mówię po tych filmikach, to ja zobacz, to jestem jaki wypruty, wiesz o co chodzi, nie? Mam zy humor i wiesz, i muszę poczekać jakiś czas, żeby się znowu, no, tak powiem, zregenerować. Tak samo jest po jakichś głupotach, po horrorze, jak to się ogląda, to już w ogóle. no Dla mnie to jest horror, to ja nie oglądałem może dwa razy obejrzałem straszny film tam tylko, bo to takie śmieszne i głupie jest, ale jakieś takie horrory, to nie, no przecież to się źle człowiek czuje po takim horrorze. Zauważyłaś? Ja, ja też no. dlatego nie oglądam. No ja też nie oglądam. Nie wiem, jak może horror oglądać, Jeszcze chodzić do kina na no, to człowiek. Ja nie wiem, jak tak. Można to oglądać i się po prostu taką złą, negatywną energią, strachem, bólem się wiesz, takim wiesz, jakby w siebie wtłaczasz, oglądając tam takie głupoty. Czy to wiesz w internecie, czy w telewizji, nie? Mhm. Tak to rozumiem. Więc tak bym to rozwlekł, że tak powiem. No, rozwlekam te tematy, szakra mnie tu nic nie ten, e, nie koryguję. Chyba dobrze mówisz, <laughs> co mam korygować. No, muszę się zgodzić. I jeszcze hmm? prawo przyciąganie właśnie wtedy może działać, nie? że może jeżeli tak? człowiek cały czas ogląda te wypadki,. Tak, dokładnie. To wtedy muszę przyciągnąć hmm? do siebie. Dokładnie, masz rację. No. Też nie wpadłem na to, no, ale to prawda, no, rzeczywiście masz rację. Tak, tak, tak.